Cześć, moi mili. To znowu ja, Dime Devil. Nie mogę się doczekać, żeby nagrać kolejny odcinek. Jest takie odprężające. A za oknem znowu śnieg. Trudno. Na początek trochę ogłoszeń, czy raczej prywatnych spraw. Dzięki Ferguson za takie komentarze. Zaraz sprawdźmy, co napisałeś z tym szarszą, bo jestem ciekaw. Pisałeś, że mogliśmy obduszyć te postacie z pola starszydeł, ale nadal nie jestem pewien, czemu te stoki siana nie chciały się niszczyć, bo powiem to wyraźnie, że coś się z nimi działo. Zmienimy sobie na pałasz, a drugą odezwę mam skierowaną do Ikoksa. Weź się, chłopie, dla siebie i stwórz nowy projekt. Dasz radę ze wszystkim. Tylko trzeba chcieć. Aha, szarża. Tak, szarża. A na razie tylko tarczę tracimy. Zaty. A, teraz nie ogłusza, tylko bije i też się przyda. Chociaż wolałbym mnie kosztem tarczy. Dobra, to już sprawdziliśmy, to możemy wyjść. Powoli, metę mi trochę zbrzydł. Oj. Aha, no tak, bo włączyłem nowe ustawienia graficzne, trochę podwyższyłem na tej grafiki. Teraz jak widzę, chyba trochę... bo tu jest błędy. Mam nadzieję, że sobie będzie odczuwalne podczas zwykłej rozgrywki. Na przykład tutaj w labiryncie, do którego zaraz wejdziemy. Ale myślę, żeby teraz przesiąść się na jakąś inną gierkę. Nie, tak jakoś ciągnie mnie do SNES-a, ale mam też w głowie wizję pogrania w Duke Nukem Time to Kill. Uwielbiam Duke'a. Największy motherfucker mojego dzieciństwa. I miałoby było sobie nie pociorać. Tak, chodzimy do labiryntu. Jednego z bardziej rozbudowanych poziomów, czasochłonnego zresztą. Dosyć sporo czasu nam przyjdzie latać tutaj i w tamtą. Zobaczmy, co powie nam książeczka. Przedeś do ogrodu za roka. Nic tu nie jest takie, jakie się wydaje. Musisz znaleźć zielonego Jacka, aby móc wyjść z tego labiryntu. W runach osób mogę na... już tak na starcie. No. Zakonnik ogrodowy. O kurde. Już takie ciepłe powiedzenie. Dobra, smok pokonany, kolejny ogrodnik też. Gdzie tu iść? Głowa. Mów do mnie. Nazywam się Zielony Jack. Jestem mistrzem zagadek i panem w tym labiryncie. Możesz śmiało stąd wyjść, ale tylko, kiedy rozwiążesz moje cztery zagadki. Puzzle tak szatańsko trudne, tak kłopotliwie ułożone, że nikt ich jeszcze nie rozwiązał. Teraz powiem ci pierwszą z nich. Jaskrawo świeci każdej nocy, jednak w dzień już nie ma takiej mocy. Jaskrawo świeci każdej nocy, jednak w dzień już nie ma takiej mocy.
To na pewno księżyc. Zobaczymy. Może gwiazdki? A, widzicie, gwiazdki. Musimy teraz znaleźć opry. Cholery. Gień, gień, gień. Wydaje mi się, że po tym nie mną. Musimy znaleźć te cztery gwiazdki w labiryncie całym. Nadaj miecz. Co to za zwroty ogrodników, czy co? Atrakcje wieczoru. Strzyżenie trawnika, patrzenie jak trawa rośnie i malowanie żywo płotu. Gień. Też. I ty. To wszyscy. Gwiazdka. Dzwonek. Nic się nie stało. Chyba. To jeszcze zamknięte. Kłóż ty. To blizna za roka z zeszłego płotu? Z krzaka? Też smarka na zielono? O, głowa odpadnie. No, dawaj go, dawaj. O, tak ładnie wygląda. Daniel Ogrodnik z naszymi wielkimi różycami do obcinania żywopłotu. Tutaj też trzeba przyciąć. Nie podoba mi się ten kąt. Cześć, przyszedłem po poradę ogrodniczą. O, panowie, a się rwiecie, żeby mi udzielić pomocy. Dziękuję. Jaka miła obsługa. Znika, kiedy trzeba. Jedna. Zobaczmy. Nie. Ja sobie urządzę samemu własnym domu. Dziękuję za to. Dobra, wszystkie. Ale panie Ritzelf, ale moja gwiezdna zagadka to pestka. Zawsze zaczynam czymś łatwym. Wróć do mnie. Tym razem czeka na ciebie coś trudniejszego. Dwa żywopłoty do obcięcia? No, gadaj do mnie. Boże! Dla śmiechu, żyję dla tłumu. Bez tego jestem niczym. Jak myślicie, kim ta postać może być? Nim. A wokół wojewódzki też pasuje do opisu. O, nam otworzono. Pan ogrodnik? A, już lezie. Dobry. Do widzenia. Klikając. Ty tu rządzisz. Ja tu rządzę. Ej, mój 20-kilowy młotek. Masz mi co? Mamy skrzynicę, pewnie tarczę. No, jak się to oczywiste. Co my tu mamy? Zagadkę logiczną. Pokaż się pajacowi, że jest otoczony przez radosne uśmiechy. Oczywiście. No tak. Ta zagadka jest dosyć pierdliwa, ponieważ no, wrócenie twarzy powoduje przekręcenie innej. Trzeba się nakombinować, żeby trafić. Patrzcie, tylko patrzcie. Myślałem, że przekręcić. A, proszę.
My możemy tak bez końca. Raz, dwa, trzy, kuźwa! No to zobaczymy, czy coś się da. Aż to? Okej, no. Biegnij tam, biegnij. O, ciekawe. Tknąłem, druga, trzecia, czwarta, kuźwa. Ja jestem, bo po co? Musi być jakiś system. A ten ba coś robi? Nie. To się wraca. To przekręca tą. Dobra. O! No proszę. To był klaun. Bardzo pomysłowy. Wróć do mnie szybko, panie rycerzu. Chciałbym ujrzeć rozpacz na twojej twarzy, kiedy usłyszysz kolejną trudną zagadkę. Tylko jak ty ujrzysz rozpacz, skoro nie mam twarzy? Aż biedny Dan nie ma twarzy, nie ma skóry, tylko kość. O, rzecz ty. Uciekać. Znajdźcie sobie innych klientów. Nie widzę nachalnych sprzedawców. Chyba, to mieliśmy na czym to. A, wróci w kolejną zagadkę. Co nam powiesz, Jack? Mów do mnie. Twarz jak drzewo, skóra jak niebo. Niczego nie boję się, nic nie przerazi mnie. Gdyby nie fakt, że ja znam tą grę już na pamięć praktycznie, to bym miał problem z tą zagadką. No ale... zobaczymy. Właśnie, trzeba zrobić tam równe chaosu. A, szczurki się pojawiły. To gdzie tą runę zdobyć? Ja przecież miałem się pochwalić, że znam tą grę na pamięć. Lekkie fopa. Okej. Zobaczymy, jak działa ten łuk. Dobrze, kamerę. Panie ogrodniku, zapraszam. Dobra, ja wiem, czy taka mocna. Bez dupy. Zobaczymy kusza. Ciap, 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 ciap. Takie sensowo trochę. Dobra. Co my mamy tutaj? Świnie. Zatrudnimy ją z kurczaka. No spróbuję. No, dawaj kura. Nic z tego. Nadajemy sobie broń i... słabo. Dobra. Od tyłu go. Dawaj go. Poryju. Poryju go.
Poszło. Runa chaosu. Krata. Zarok się tam zszlirał. Musiał podlecić drzewko. A mamy tą runę chaosu. Zastanawiam się tylko, gdzie był tutaj puchar. Tak. No to mamy z sobą białą myszkę. Musimy doprowadzić do celu naszej zagadki. Ochronić przed ogrodnikami. Do dziury. Ale zażarło nam myszkę. Idziemy po kolejną. Jeszcze coś? Myszko, chodź tu. To jeszcze pytanie, co do ustawień graficznych, bo trochę podwyższyłem efekty. I co na tym tak stoi? No co? No, ale. Wracaj tu. Wracaj. No. Kuźwa. Podwyższyłem trochę ustawienie graficzne, że mi by lepsza grafika, bla bla bla. No i też nagrywam innym programem dźwiękowym, który mi nie tyle co polecono, co zasugerowano. W opisie podam jego nazwę. No, jestem ciekaw, jak będzie jakoś dźwięku porównając do nagrywania przez Audacity. Jestem ciekaw, pójdziemy boczkiem. Pan ogrodnik się zajmie sobą. Może nie. Szybko. Ja tylko udawałem, że to zagadka było trudne, ale rozwiązanie było oczywiste. Tym razem nie będę miał litości. Największe umysły wszechczasu nie znalazły odpowiedzi na moją ostatnią łamigłówkę. Przyjdź do mnie. O, cały się trzęsę ze strachu. Zobaczmy, co to jest. Skrzyneczka! Co? Yeah. O, kieliszek już mamy. Przepraszam, ja się bardzo spieszę do kasy. Tu jest pierwsza dziadu. Ciekawe, co my tutaj mamy. Też się odlejemy. Widzicie, 74 złota. Trochę mało. Przydałoby się trochę więcej. Tym. Ślimak. Się odbrymy. Proste. Mordy mnie nie rozdziawił. Kata. Taka jak tam. Dobra, wracamy do rzeka. Czeka kamienny mordy. Patrz tu, pajacu. Uwielbiam księżyc i gwiazdy, nie znoszę słońca. Postaż mnie pochodnią, a zobaczysz, jak uciekam w panice. No dobra, to może być wampir, może być wilk.
Mikołak. Wszelakie inne paskudstwo. Mityczne, nie mityczne. To, że dorobił. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Się powinno otworzyć. Ciekawe. Ale kratę mam otworzoną. O. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś pod ziemią. No. Tutaj mamy witraż. Trzeba te kamoloty przesuwać odpowiednio. Tak by nam prześwietliło. No co jest? Bo dźwięku. No. Nam odpowiednio podświetliły wnętrze budynku. Widzę, że jeszcze giera trochę przykaszania. Mam nadzieję, że chociaż dźwięk będzie dobry. O Boże, co jest niemiłosierne. Tylko skoczyłem ten poziom. Weszliśmy. Idź do diabła. Przez wieki wymyślałem te zagadki na marne. Bardzo dobrze. Widzę, że moja ogromna inteligencja została pokonana przez twój rozkładający się mózg. Wróć do mnie ostatni raz, a otrzymasz swoją nagrodę. Nie mamy mózgu. O, panowie, wiecie się, o. Chcecie urządzać u siebie. Kurczę, są dosyć wytrzymały. Mamy udkę kurczaka. Najbardziej porażającą broń ze wszystkich. Jeden rzut i po wrogu. Skończę ten poziom, to przywrócę przy nim ustawienia graficzne. No cześć. Uważasz się za mądrego? Mam rację. To? Proszę, panie Mądraliński. Od teraz możesz swobodnie poruszać się po labiryncie. Sam znajdź wyjście. Ohohohoho. Się pochnął. Wyjście tam ci kielich oczywiście. Tutaj. O, sklepik. Posłowi. Jest za drogi. Też na tańszy. W sumie łuk i tak się przyda bardziej niż pałasz naładowany. A zamiast pałaszu my mamy kurczaka. Aha. Dobra. O, ślinak otworzył mordę. A tu mamy... O, lekarstwo. Rozumiem, że tę ostatnią zagadkę otworzysz tajne przejście do szpitala. Burmistrz miasta jest tam uwięziony razem z grupą szaleńców. Czyli tam, gdzie ich miejsce. Pionki. Trzeba je odpowiednio kupnąć. Oj. Oj. Żeby weszły na te tutaj cztery pola. Znaczy się wszystko zgodnie z zasadami szachu. A, to jest król. Czyli tak, mamy tu wieżę. Gońca. Królową. I króla. Przyczyn oczywistych najłatwiej jest poczynać królową i królem. A najgorzej tutaj gońcem. No jak kto grał w szachy, to wie, o co chodzi. Powiedz, że... Aha, nie, nauka jest moja droga. Dobra,
I teraz mamy zablokowanego gońca. Kuźba. No. Oj. Proszę, idę po. No, leży źle. Dobra, jeszcze tu trochę. Okej, okay. Dawaj, dawaj, dawaj. O, idź. Okej, okay, super. Dziura. Siup. O, sala bohaterów. Czy coś powie? Nic nam nie powie. Trudno. Okej, okay. Tu nic, tu nic. Czego? Tak, nie ma jeszcze. Trudno. Nie, 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 pani, ja z Amazonki to ja nie chcę. Tego też nie. Ciebie chcę. Nie do mnie. On się obraził? Chyba nie ma wyboru. Cześć. Cześć. Dan. Powiedz mi, co taka wojowniczka jak ja ma zrobić, kiedy ciebie widzi? Paść na kolana. Nie bądź nieśmiały, skarbie. Widziałam, jak puszczałeś mi oczko. Może jedyne. Być słaby, ale i tak cię lubię, Danielu. A nie Danielku? Co nie? Och, kocham mężczyzn, którzy nie pyskują. Myślę, że jeśli wrócisz, to wezmę cię na męża. Co? Teraz posłuchaj, cukiereczku. Twój łuk i strzały są dobre na malusieńkich wrogów, ale porządne obrażenia zapewni ci tylko ta włócznia. Dzida. Czy akceptujesz? Nie, ja nie chcę być jej mężem. Jeszcze wrzuć mi to w tyłek. O mnie podczas rzucania. A. Podczas kładzenia drzewni. Będzie mi się... Nasz, przepraszam, mi się Danielkowi trzęsła rączka z tego grubego, drewnianego trzonka. Co ja drogę tak bez żartu? To jest dobra broń. Artefakt cię nie cały czas mamy. Ja ze spokojem można załatwić osobnego bossa w tej grze. Oczywiście, kto nim jest? Zdradzę wam, ale to chyba logiczne. I teraz sobie zapiszemy i za chwilkę wrócę. Czy chcę zapisać? Z poprawionymi ustawieniami. W której karcie? Na pierwszej. Kochanie, wróciłem! Dobra. Tak przy okazji sprawdzenia nam zostało nagrywania, to będzie tak jeszcze 15-20 minut, więc tak sam raz na psychiatryk! Jednak sobie będę poziomu. Względem na to, że mamy tutaj dużo mięcha do zabijania. A tak przy okazji. Sio. Jest zielona krew, ale cenzura nie usunęła tutaj śladów nacieku. Chyba, że potraktowali to jak dżemik. A nałóż. Naładuję mieczyk. Straciliśmy tyle krew życia. Kurde, ale nam dużo biorą. Przepraszam, halo. Weź na młotka, pani. No i kolejna butelka. Tylko to widzę. Czy co nam? Sio. No i kolejna. Co? Fajnie. No, nie, chodź.
Wiem, lataj jak głupi. Dobra. I to z drugiej strony super. Okej, teraz się zacznie. Ja tu się dam. No nie. Lupa. Panie te gry. Ja na nas patrzy swoim oczkiem. Ale wiem jeszcze raz. No co? No. No a teraz się przeczyta ładnie. Dobrze się zasejwowałem. Abyśmy powtarzali wszystko. Psychiatryk, podejście drugie. Dobra. Nie bez żartu. No, sobie. No. Czekamy, aż zlezą się. Wszyscy. Patrzcie, jak mało punktów dostajemy do pucharu. Pół procenta. O. Nie zbliżajcie się. O. Kuźba, no. Najpierw chyba stanąć w kącie. Założoną tarczą. Kurde, ale nam co żaru. Ciekawe jak to pójdzie z uszy. Ładnie idzie z kuszy. Ale ładnie. W takim tempie to nam się szybko zużyje. Czekam, aż wszyscy wylezą. Dobra. Ciekawe, co się stanie, jak będziemy słodka kurczaka. Ciekawe. Ulala, panie! Coś, o, patrzcie, że będziemy mieli tego. Dobra, dawaj ich. Raz. Dwa. Trzy. A, okej, okay, dobra. Więc możemy walczyć. Hello! Leziemy dalej. Popatrzcie, są to piękne kreski. A, jest to przeszkadzajka z kolei jako nietoperki. Już lezą, już lezą, już lezą. No, kurde. Uuu, fiolka z życiem. Uch. Ładujemy miecz. Może użyjemy łódka? Nie. To nam się przyda później. Dawaj go. No i dobra. Poprańcy bez łupek. No nie dużo zabierając tamci. Nagroda. Dobra. I ostatni etap z ulubieńcami.
Prawdziwi psychole! A pobiegamy sobie. Mamy być. A co ja robię? Nie, no w sumie chyba nic nie robią. Teraz pukają. Znał też wszedł. Super. Po prostu nie będę mówił. Jak to mówią, to wszystko się wytnie. No. Pięknie. I chuj, robimy sobie pałasz. Jeszcze nóg starczy. Super. No, włócznie. Nie, czas ten pałasz. Zużywek wynosimy. I ostatni etap. Się psycholi wrzuci do ognia. Czy niebezpieczeństwo wpadnięcie do tej lawy. No też utknął. Będzie jak strzelanie do kaczek. A, czyli pałasz jest tak samo mocny jak miecz. Szkoda. Ziemię, uszę, bóg. Zobaczmy, zaszczały. O, mamy kielich. Mieszaninę. Dzień. Co to było? Nie! Jeszcze żyje. Dobra, jesteśmy w podziemiach. Najważniejsze rzeczy to pucha. W drugiej kolejności ratujemy mój burmistrza. Jakbyś mu tu wysłał. Zarok się odlał tutaj znowu. Jak dobrze, że tu jesteś. Ten Zarok chciał mnie zmusić do oddania artefaktu cienia. On zamierzał uwolnić demony ich więzienia pod zaklętym lasem. Ale mu dogadałem. Powiedziałem mu, nie masz prawa mnie tknąć, ty chuda po krako. Ja tu jestem burmistrzem. A i tak mówiłem, ale on mnie tu zamknął z tymi wszystkimi psycholami. No to było straszne. Nie miałem okazji zamienić słowa z nikim normalnym od tygodni. Racja. Teraz jestem wolny. Dziękuję. Rozejrzyj się po okolicy. Zarok zostawił tu swoje rzeczy, które mogą ci się przydać. Chciał zabrać mu artefakt cienia, który my mamy. Ostra impreza była. A ci mają jakiś wisielczy humor? No co, smoczy klejnot. Jeden klejnot, a gdzie jego drugi? I oczywiście siurki za roka. Przydadzą teraz, nie powiem. Nie, rób nie zdychać tak. Skoro na każdy odcinek przypada około 2
dwoje poziomów. Dobrze, nie? Dwa poziomy. To tak mniej więcej nam wyjdzie 8 odcinków? To tak. A kolejne poziomy są dłuższe i trudniejsze. Nie będzie już tak łatwo. Coś nowego. Tu i z powrotem jak jakieś jojo. Chyba mistrz musi utrudnić ci szukanie tych kielichów. Boże, zamiast się cieszyć, że nam gdzieś powodzi, to... I z powrotem jak jakieś jojo. No co, jak odczepić jego głowę? To gra w drugą część, ten zrozumie. No patrzmy. Mi się wydaje, czy ten puchar w środku jakoś tak bardziej... Teraz... Tak... Błyszczy. Chyba nie. Znowu na drugie piętro. Jesteśmy bardziej zaawansowani. Jest! Hurra! Taniec radości. No cześć. Ej, panie Fortiskej! Chcę z panem pogadać! Podejdź no do płota. Jeśli ten Zorak taki zły, to czemu jeszcze żyje? Czemu gnębi ludzi, Fortiskej? Ja powinienem go zabić. Blutmonad czaszkomiazga. Jak żyłem, to zawsze miałem 100 trupów koło siebie. Ty na ogródku spędzałeś większość czasu organizując zmiany warty i grając w krokieta z królem. Jednak pożyczę ci mój topór. Machasz nim, rzucasz nim, urządzasz taką rzeź jak ja kiedyś. No, to fakt. Czy to akceptuję oczywiście. Posmakuj krwi demonów, mój piękny skarbie. Dlaczego? Tak. Toporek. Oczywiście jest to nerdowe uderzenie, nie jest jakieś rewelacyjne, ale patrzcie to. Bumerang. Bim z metalu. Powietrzu rzucano. Patrz jaki długi zasięg. Teraz faktycznie będzie pięknie. Siup, siup. Dobra. Tutaj kończymy. Standardowa regułka, wiecie co macie robić, a czego nie. No i dodatkowo, jeżeli znacie kogoś, kto lubi stare gry, polećcie go na mój kanał. Może mu się spodoba. Kto wie? Tymczasem. Żegnajcie.